Po raz 14 pierwsze liceum ogólnokształcące w Lesznie zorganizowało katedrę uczniowską. To konkurs na pracę z zakresu nauk przyrodniczych. Barbara Kochanek, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego, witając gości, mówiła, że konkurs jest ucztą naukową i rzeczywiście tak jest, bo raz, że słuchacze dostają dużą dawkę wiedzy, dwa, w jury konkursu zasiadają wybitni znawcy tematu. W tym roku pracę uczniów oceniali profesorowie Antoni Wójcik i Lechosław Łomozik, dr Stefan Grys, Tadeusz Feliczak, znakomity matematyk przez wiele lat związany z pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz nauczyciel Halina Leonarczyk. Wykład przewodni wygłosił profesor Lechosław Łomozik. Okazało się, że jest związany z Lesznem. To jest moja legitymacja członkowska klubu Unia Leszno. Ja się nie wyciągnę, ale jeszcze tu nawet brody nie miałem. Sam siebie nie poznaję, dlatego że nie pamiętam siebie bez brody. I teraz jestem kibicem Unii Leszno. Sajfuzinow, Pawlicki, inne osoby, choć oni się tak zmieniają, że ja nie jestem pewien, kto jest kto. W trakcie katedry uczniowskiej uczestnicy przedstawili demonstrację zjawisk i prezentacje multimedialne.